Mogliśmy dziś usłyszeć fragment księgi proroka, z bardzo obszernej księgi, proroka Daniela z 9 rozdziału. Trzeba, żebyśmy sobie uświadomili, że ten tekst jest modlitwą. Gdybyśmy wzięli i zobaczyli, w jakim kontekście tej księgi ta modlitwa się pojawia, to zobaczymy, że przed tą modlitwą przeczytamy tak zwane proroctwo 70 tygodni. Ono jest wzięte z proroka Jeremiasza. A po tej modlitwie jest objaśnienie tego proroctwa. Gdybyśmy tak uważnie czytali to proroctwo, później modlitwę, a później znowu objaśnienie tego proroctwa, to zobaczymy, że to jakoś się nie wiąże ze sobą, że ta modlitwa nie odpowiada tej sytuacji, gdyby autor chciał rzeczywiście Boga prosić o zrozumienie. W ogóle nie nawiązuje do tego, że czegoś nie rozumie, a potem dostaje przez anioła objaśnienie tego tekstu. Ewidentnie mówimy, że mamy tutaj wstawkę albo później dopisany czy wstawiony tekst. Możemy być spokojni, bardzo natchniony ten tekst, tak jak cała księga, bo tak przyjmujemy, że niezależnie od prehistorii tekstu, od już wcześniejszych redakcji, zszycia, wycięcia prawdopodobne, ale częściej widzimy w tekście Pisma Świętego dopisane później, dołączone, objaśnione teksty, które pochodzą czasami jakby z innej ręki. Okaże się, że ta modlitwa, którą dzisiaj słyszeliśmy, jest napisana także bardzo wykwintnym językiem, bardzo starannym językiem hebrajskim. Prawdopodobnie napisał ją jakiś arcykapłan, który w imieniu całego ludu Bożego, prawdopodobnie w czasach, kiedy Izrael nie miał swojego władcy, czuł się reprezentantem całego narodu. To jest zapis, który prawdopodobnie wcześniej był już używany w świątyni, w czasie różnych sytuacji, być może w ciągu dnia tego wielkiego pokutnego Jom Kippur. Jest to tekst, który później został wyjęty także z Pisma Świętego, jako że jest natchniony, jest lepszą modlitwą od jakiejkolwiek napisanej przy biurku, czy nawet na kolanach, bo jesteśmy pewni, że Duch Święty chciał takich właśnie słów. Zobaczmy także, że ta modlitwa używana jest przez Żydów dzisiaj, może być przez nas używana, bardzo dobrze pasuje także do naszych sytuacji. No i możemy indywidualnie z tego tekstu natchnionego uczyć się, jak zwracać się do Boga w różnych sytuacjach, a zwłaszcza niepewności, a zwłaszcza poczucia grzechu, a zwłaszcza poczucia niegodności przed Bogiem, kiedy chcemy Go o coś prosić. Takie są drogi także i właśnie tego typu tekstów. Kiedy czytałem ten tekst jeszcze raz czy drugi raz, przypomniałem sobie, że właściwie jest to bardzo podobne, tylko że krótsze, do nowenny, którą napisał kardynał Wyszyński, kiedy przebywał uwięziony i kiedy zastanawiał się, w jaki to sposób na tysiąclecie chrztu przygotować Polskę, Kościół Polski. Jako że nie było władcy chrześcijańskiego, władza była raczej komunistyczna, walcząca z Kościołem, on czuł się także reprezentantem całego narodu. Często zresztą używał tego określenia naród polski, Kościół polski. Ta cała nowenna kardynała Wyszyńskiego odwoływała się także do tego, co nie za bardzo chwalebne w naszej historii. Odwoływała się do łamanych obietnic składanych Bogu, ale także zawierała pewien program naprawy różnych dziedzin życia człowieka, ale także różnych problemów społecznych. Ten rok prawdopodobnie będzie tym, którym będzie ogłoszony błogosławionym kardynał Stefan Wyszyński. Powróćmy do tej modlitwy, tej, którą zanosi autor natchniony, ten, który reprezentuje cały naród, który powinien obudzić sobie żal, skruchę, wstyd, także za to, co niewłaściwe.
O Panie Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. Panie, wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Niech ten tekst będzie też zachętą dla nas, że kiedy nie wiemy, jak się modlić, jak uczyć się modlitwy, żebyśmy sięgali po te modlitwy, które są zawarte i w Starym Testamencie, jak chociażby psalmy, ale też liczne pieśni, kantyki w Starym Testamencie, ale także w Nowym Testamencie mamy mnóstwo hymnów, no i mamy przede wszystkim modlitwę pańską, która jest wzorem wszelkich modlitw. Nie błądzimy, jeżeli prosimy, modlimy się w taki sposób, jak podaje nam tekst wzięty z Pisma Świętego. Jest natchniony na pewno przez Ducha Świętego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.